Siemano, siemano, witam serdecznie. Dzisiaj oczywiście kolejny dzień na wyspie. Patrz jak rozbudowana. Siemano, Dave. Cześć, jak czapka, widzowie. Dzisiaj nagrywamy kolejny fajny film. Tak. Widać, że taki youtuber, potem się tak? pokażę. O, to nawet nie wiedziałem, dobra. I tu, widzowie, mamy naszą bazę, która powoli się rozbudowuje. Zrobiliśmy tutaj, lekko to zmieniliśmy, żeby było trochę więcej miejsca, bo mieliśmy tutaj troszkę za mało. Jeszcze ta cała wyspa zrobi, że tak będzie miała taką metamorfozę i się troszkę bardziej rozwinie, ale to w swoim czasie. A my w dzisiejszym odcinku musimy się zająć pułapkami, widzowie, ponieważ musimy się przygotować na to, jakby oni tu chcieli do nas przyjść. Ogólnie, ej, to jest bardzo ważne, co muszę powiedzieć. Na odcinku u Dave'a odkryliśmy, że ukradli w ogóle książki z enchantu. To jest enchant, który był na środku. Oni ukradli książki i oni na bank mają te książki tam. Więc stary, pierwsze od czego ja bym zaczął, to od tego, żeby pójść i się tam włamać. Odbić te książki. Nie, może nie odbić książki, ale zabić wszystkie krowy, żeby mieć skórę na to, żeby zrobić te książki. Ale wiesz co, ale kurczę, tak myślę, jak zabijemy wszystkie krowy, to będziemy to będzie troszkę problem, nie? No bo nie będzie ich więcej. Więc może lepiej jest zrobić tak, że zabijemy większość krów, zostawimy dwie i te dwie sobie przyniesiemy do domu. Albo nie, i poczekać, aż oni je rozmrożą, a my rozmrożą, a my znowu rozmrożą. No, i rozmnożą. Tak to zrobimy. Tak, no to możemy ej, w sumie tak, możemy tam chodzić. Tylko weźmy ziemniaki. Dobijać ich, no to prawda. To może być, chociaż dwie krowy by nam się przydały, moglibyśmy sobie przytulić, nie? Ja tutaj ogólnie mamy tu, my ogólnie tyle tego kobla mamy, że jest git. Patrz tą skrzynkę tutaj, ja przygotowałem, tu są pułapki, widzowie, które będziemy wykorzystywać. Więc jesteśmy troszkę na to przygotowani. Tu są pułapki, a tu patrz kobla ile mamy. Kobla, o, no i to jest to. Ja jeszcze swoje mam wykute, też mogę zrzucić. No to już w ogóle, my jesteśmy, możemy tak rozbudować tę bazę, że szok. A tam Paweł i Bzyku rozbudowali tą swoją bazę i zrobili taki zamek, zamczysko takie, no kurczę. Ja troszkę, troszkę to nie jest średniowiecze, szczerze tu mam z tego bekę. My zbudujemy coś lepszego, widzowie, wy zobaczycie. No, no, dawaj. Schodzimy tam. Kurde, to jest ryzykownie, dobra. No trochę tak. Ej, tutaj też muszę zrobić taką, wiesz, taką jedną ten pułapę. Tak, wiesz co, a zostawmy tutaj jakąś informację, że tu byliśmy, co? Czekaj. Na przykład... No myślisz, ale wroga się nie informuje, że się... No wobec, wiem, ale czekaj, zrobimy tak. Myk. Coś takiego. Który daj nam bazę, bo ja nabudujesz tutaj co? No? Nie, chociaż Marek by się na pewno ucieszył. Skusił na wejście? No pewnie by się skusił. Czekaj, aha, że taki bloczek po prostu jeden. Nie. Co ty robisz? A buźkę! A, że taki family friendly chłopak z ciebie, no dobra. To może, o wiem, czekaj. Teraz ją trzeba zrobić. O nie! Tak, no. A ja wiem co chciałeś zrobić. Tak, no takie tak, oczy, tak. Nie? To tak zrobić, tak. Nie, to musi być na odwrót. Musi być na odwrót, no. Dobra, to ja to zrobię. No czekaj, to postaw od góry. Aha, kurde, bo czekaj, bo ty chcesz tam przejść. Tu i teraz tak, i rozwal to i postaw tam jeszcze jedno. Kurde. Masz drewno? Masz. Tak, mam. Dobra, ten drugi też. No dobra, rozwal go, czekaj, ja to zrobię. Dobra. I od dołu. Okej, i teraz czekaj, to jeszcze nie jest gotowe. Czekaj. Okay. Kurde, potrzebuję, no dobra, poczekaj chwilę, muszę przepalić kobla. Okej. Ej, ile on ma kobla tu! O Jezus! Ej, biorę te pochodnie od niego, okradamy go. Trudno, nie obchodzi mnie to. Dobra, bierzemy mam to. Jednego stona, jeszcze jednego potrzebuję. Kobla, czy bierzemy od niego kobla, czy nam się przyda na rozbudowę? Stary, mamy za dużo kobla nawet, ci powiem. A? Nie, ja bym go zostawił w spokoju, bo on się spruje, że my go ukradliśmy. No dobra, w sumie zostawiam buźkę. Ja tu węgiel wezmę. Zostawiam buźkę tylko. Ja, tu jest jeszcze jakaś skrzynka, dobra, w niej nic nie ma. Dobra, czekaj. O tak! Idealne. No elegancko, i on teraz będzie wiedział, że tu ktoś był, a nie będzie wiedział kto. Dobra, idziemy po krowę. Krowę trzeba dostać, krowa jest nam potrzebna. Dawaj. Ja mam jedno siano. W sumie, więc... to jak tak myślę, to on i tak będzie nas podejrzewał, bo w sumie palion by mu raczej buźki nie wybudował, nie? No i jasne, tak będzie wiedział, że to my. No, ale walić. No może powiedzieć, że Herobrine to był. Dobra, jesteście pierwszy raz tutaj, nie? Dobra, są te krowy. Pewnie nagrał. Dobra, ostateczna decyzja. Zabijamy wszystkie krowy, zostawiamy tutaj dwie, czy zabijamy wszystkie i dwie bierzemy do siebie? Ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie je wziąć, bo nie mamy linki, pamiętasz? Ale ja mam siano. Ha! A to dawaj bierzemy! To dawaj wszystkie! Nie no, wszystkich nie damy rady, bo nam pospadają na pewno. Ale na pewno pospadają jakieś, to dawaj wszystkie i które spadnie, to spadnie. Szkoda krów, jakby miały spaść. No wiesz, ale lepiej... jak nam daje, będziemy szli z dwoma i dwie nam spadną. No to nie, weźmy cztery. Dobra. Dobra. Dawaj. To się kurde będziemy z frajerami. Dobra, teraz tak, żeby nas nie poniosło, nie? Czekaj, stop! Cztery są. Idealnie cztery? Nie, pięć jest. A jeszcze tutaj się... Eo! Dobra. Nie gin. O nie, dobra, trzy są. No i nas poniosło, no trudno. No dobra. Ale dobra, jest git. Dobra, bierzemy to, chodźcie. Krówska.
Tylko będziesz, dobra, wiesz co będziesz musiał zrobić? Będziesz musiał zrobić... O, wezmę sobie jeszcze jedno siano, żeby mieć dwie do rozmnożenia od razu. Kurde, oni mądrze tutaj zrobili te Tak, te oni barierki to zrobili po to, żeby właśnie te, nie spadły te krowy, nie? Mhm. Ej, dobra, jedna się zapodziała, ty! Ale ja ją wezmę. Dobra, dobra, już ją mam. Dobra. Albo ty ją widzisz, tak? Dobra, dobra. No teraz do ciebie, gnom. Dobra, to ty je prowadź. Tak, tak, czasem będzie ty zmieniasz. Ty je prowadź, a ja zrobię... Ja tam lecę od razu zrobić schody, tak żeby można było tam... Żeby nie trzeba było iść całą drogę tym dolnym tym, wiesz o co chodzi? Bo one, o nie, one będą musiały po tym pojedynczym przejść. O nie, to będzie ciężkie. A tam jest w ogóle mina, nie? No, ale od dołu, to zrobię tak, żeby dało się przejść tutaj szybciej, nie? Tu po kurde, tym pojedynczym to przejdą. To mamy przenieść, chopie. Dobra. A, tak zrobisz, okej. No. Tylko tu, no, tu może być nie, kurczę... Nie, one potem nie przejdą, stary. Muszą dać radę. Muszą dać radę. No, mówisz? Muszą. Dobra, bierz je, w dwójkę zabierz, no. Idź, dobra, dały radę. Idź, dobra, idź, ja biorę tą drugą. Ja cię nie mogę. Dobra. Kradziesz krów, to mi się podoba. Mieliśmy robić pułapkę, kradniemy krowy. Dałeś radę? Jest, no są. No to dawaj, ja też lecę z tą krową. Pa, jak idzie za mną elegancko. No dobra, oś tam Mućka. Moja sąsiadka kiedyś miała krowę i ta krowa miała na imię Jagoda, więc myślę, że mogę nazwać tą krowę Jagoda. O, tu kurde, tak jest przejście. Jedna mi znikła. Spokojnie, ja ją przytulam, już idzie za mną. Dobra. Dawaj. Jest git, dobra. Ale odbicie w ogóle, jaka kradzież, podoba mi się. No i tak to się robi. Dobra, tak, ale wiesz co, musimy zrobić tak, że zostawimy dwie krowy tutaj, na tym, żeby oni myśleli, że zabraliśmy im dwie, a dwie jeszcze sobie zabierzemy tam do tamtej drugiej bazy, dobra? Dobra. Że w razie jakby przyszli i nam odbili te krowy, to żebyśmy mogli, wiesz, po drugiej stronie mieć jeszcze swoje. Żebyśmy znowu nie musieli odbijać. Kurde, dobra, mam ją. Na dół ją dajemy, nie? Myślę. Tą jedną tak, no. Dobra, chodź na dół. Jak do niej za tak... Chodź. No, chodź do wujka. Tak, gizni do nim. Chodź tu. Chodź. No, na nogi. Do dobra. Nogi. Jest ustawiona. Dobra. Dobrze wytresowana. Lecę z tymi dwoma. Chodźcie tu. No i mamy, dobra, no i elegancko. I teraz trzy tak. Do przejęcia trzymamy. Tutaj jest coś takiego. Teraz trzeba tutaj zrobić taką akcję. Ej, trzeba ich tu wprowadzić. Dwie. Zapraszam. Dwie, tylko dwie, kurczę, czekaj. Musimy więcej murków zdobyć. A ja mam tylko jeden, no. Dobra, jedną wypcham. Dobra, czekaj, mam plan. Dobra, wypchnięta. A masz murek? Nie mam. Kurczę. Nie! Dobra, czekaj, zrobić trzeba tak. Czekaj, zamuruję tą. Coś takiego zróbmy, dobra. Tamta znowu wyszło, czekaj. I dawaj. Co, i tą duż... Dobra, i tu? Nie wyjdzie? Dobra, nie. Dobra, no to dawaj te dwie bierzemy. Masz siano jeszcze? Mam. Gdzie bierzemy? To bierz. Tak. Idziemy na tą drugą wyspę teraz. A czy tam masz? No. Tam weźmiemy sobie tam dwie i tam będziemy... Tutaj niech sobie te dwie ze sobą żyją, prawda? Ja tutaj je połączę, tak żeby one były w jednym tym. Przejdź tam, kurczę, Jagoda, dawaj. Dawaj, Jagoda. Ja już przejdę z nimi. Ja już będę tam czekał na dobra, dobra. To jest łatwa droga. Dobra, przeniosłem je tutaj do tego, trzeba będzie to troszkę ulepszyć, ale dobra. Coś takiego. Dobra, idą, lecę tam. Lecę tam do ciebie, chociaż ja wiem, że tutaj były murki gdzieś. Są murki, dobra, ale naprawię to tam. Ładnie będziemy je rozmnażać, będziemy mieli dużo skóry, to zrobimy sobie enchant sami. No jasne, że tak, a co? Co nam będą potrzebni do szczęścia? Jeszcze trzeba tam tą trzcinę zrobić. Więc ja szybko biorę tego dirta, zrobimy to. No to co, z tymi pułapkami to taka trochę... Coś tam zaczniemy robić, widzowie, ale czy skończymy te pułapki dzisiaj? Może być zrobimy ciężko. Zrobimy coś na pewno, no. Ale tutaj wiecie, widzowie, patrzcie jak się to rozrasta. Wrogie przejęcie. Dobre wrogie przejęcie, bo się wszystko udało tak jak miało być. Oczywiście, chłopaki tak. Stracili skórę, ale to dlatego, że oni widzieliście, że to oni kurde wzięli pierwsi krowy. Oni zagrali brudny tutaj, prawda, brudną grę, nie? My nie oni... mieliśmy w planach czegoś takiego robić. Dokładnie. Mieliśmy sobie enchantować wszystko na środku, tak myśleliśmy, tak robiliśmy. A oni sobie to wzięli wszystko dla siebie, no to nie będziemy się tak bawić, no trzeba kurde... Nie, no nie można sobie dać w kaszę dmuchać, jak to się mówi, dokładnie, nie? Dokładnie, no. Nie będą nam przeciwnicy pruli w kask. pruli w kask, dokładnie. Dobra, muszę tu zrobić chwilowy taki źródło nieskończone wody, bo kurczę, brakuje nam wody. Dobra, ale jest git, mamy krówki. Nie, mam je zabudować tu, ty, bo ona zaraz leci. Czekaj, ja już lecę tam ci pomóc z tym, żeby je zabrać, wiesz? Tylko naprawiam tutaj...
jedną rzecz, biorę wodę, żebyśmy mieli tam też zrobili set, ten, jak to się nazywa, nieskończone źródło. Gdzie mamy wiadra? A, chyba tu są w tej cennej skrzynce pochowane. Kurczę, drzewo zniszczone. Dobra, tu mamy nawet wiadro z wodą, dobra, elegancko. Dobra, lecę tam. Na chillu, ja sobie tutaj radzę. Dobra, dobra. Dobra, ale będziemy mieli teraz dwie muśki, elegancko. Dobra, trzeba pomyśleć, jak możemy wykorzystać pułapkę, to co tam mamy. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak zrobimy taką pułapkę, która będzie polegała na tym, że ustawimy dispenser ze strzałami i jak oni nadepną na linkę, to strzeli w nich i może ich zepnie z mostu, może tam gdzieś koło tego mostu by to można było zrobić. Coś takiego. Aha. Byłoby to ciekawe. Dobra, tu... Okej, okay, kurde! A nie masz siana już? Mam. A, wciągnij je tam, ja zamuruję to. Właśnie nie mogę już tam, bardziej. Tam, aha, bo to tu chcesz, dobra, dobra, dobra. Dobra. A, okay. To ty jeszcze zostałeś, dobra, czekaj. Spokojnie. Dobra, elegancko. No i no mamy je uwięzione, no i git. No i git. Dobra, no i to mi się podoba, właśnie o to chodzi. Można o to chodziło, tak. Dobra. Jeszcze wiesz co, ja chwilowo, tylko chwilowo, bo to przeniesiemy później, ale potrzebujemy tego bardzo, więc chwilowo robimy tutaj taką akcję. Coś dobra. Takiego. Aha, i wodą, że... nie? Sugar cane'y. No, w sensie nie, chcę zrobić ten, chcę zrobić... Jak to się nazywa, ty, bo mi uciekło. No tą farmę trzciny chcę zrobić szybko. Sugar cane, no. A, no, no właśnie, kurczę, w ogóle, dobra. I dalej to zmęczenie, no. Tak, to zmęczenie materiału już jest po prostu, ja już myślę o Summoner's Rift. To prawda, ja też. Ja myślę o jedzeniu, widzowie. O, też, głodny jestem trochę, no nie ma co. Ale patrzcie, dobra. Mamy taki progres. Wzięliśmy krowy, sugar cane'a. Dawaj, sać. Dokładnie. To jest to! To no jest i teraz to. Będziemy mieli taki tutaj fabrykę tego, że mucha nie siada, że tak to ujmę, chłopaki nie? Mogą pomarzyć o czymś takim. Ha. Dokładnie. Dobra, mamy tu jeszcze nam zostało sporo tego, więc będzie można ewentualnie później dorobić, na razie to tutaj odłożę. I teraz tak, mamy 17 skór. Mamy tutaj też, dobra, robię od razu już ten, książki. Z tego co nam zostało, robię książki, czyli robimy tak, papier, robimy to, robimy... Tak, okej, okay, mamy 16 książek, robimy tak, będziemy mieli po 5 tych. Coś, o, idealnie mi starczyło, dobra, mamy 5, jak to się nazywa, kurczę, bookshelfów. Dobra, dobra, coś takiego. Bit. Ile to daje levela? Czekaj, to na 12 enchantuje, dobra, nie ma źle. No, ale to dobrze pójdzie, jeszcze będziemy mieli tutaj krówki, się nam rozmnożą, tam też będziemy mieli drugi ten, więc będzie git na pewno. Dobra, zajmijmy się teraz tymi pułapkami, bo to jest w sumie ważne. Dobra. Żeby zrobić jakąś pułapkę na tym filmie, więc może zróbmy tą pułapkę właśnie z... Na pewno te pułapki będą bardziej przekminione i zrobimy więcej rzeczy, ale do tego wszystkiego potrzeba czasu, a już widzicie, 13 minut filmu mamy, a my jeszcze żadnej pułapki nie zrobiliśmy, więc trzeba się teraz zająć tym, co jest najważniejsze i po co przyjdziecie na ten film. Dobra, więc zróbmy... Dobra, muszę zobaczyć te narzędzia, które mamy do zrobienia tych pułapek, bo już zapomniałem, nie? Dobra, no, tu jeszcze jest to podmienię. Ich trochę. Tylko właśnie nie mam pomysłu zbytnio, bo tak, są linki, można coś z linkami, jest dużo pistonów, ale te pistony wypadałoby dobrze użyć, bo tak, nie mamy pistony, ich więcej. Pistony ciężko będzie na razie. Mamy strzały, mamy te, więc myślę, że od tego byśmy mogli zacząć. Patrz, zrobić na przykład coś takiego. To nie będzie najlepiej wyglądało, to będzie takie dosyć brzydkie, ale będzie funkcyjne. W sensie ewentualnie to się później jakoś podmieni. Ale jakbyśmy zrobili tutaj takie coś, że zrobimy tutaj taki podejścik lekki i wykorzystamy to tutaj, żeby te dispensery poustawiać i zamurujmy to, zróbmy takie coś. Okej. Coś takiego. Oni sobie tutaj będą szli i teraz tutaj z drugiej strony trzeba zrobić dokładnie to samo, taką jakby bramę, wiesz o co chodzi? Mhm, dispenser ich uderzy. Tak, tak, tak. A to czekaj, to z jednej strony to nie... Kurczę, czekaj, to z jednej strony to nie może być, bo oni wtedy nie wypadną. To musi z jednej strony być jakby, wiesz, luz, nie? Kurde, czekaj. Bo ty chcesz dispensery, czekaj, żeby strzelały w nich strzałami. Tak. No to tutaj jeden i tutaj drugi, nie? Ale, aha, że, ale to ich wtedy nie zrzuci ich to, ja bym grał pod to, żeby ich zrzucić. Wiesz, na przykład tutaj będzie jeden, tutaj będzie drugi. Coś takiego. To za tym, to tutaj musi być dispenser, no. Tutaj coś to takiego być zniszczone. I to musi tutaj być zniszczone, dokładnie. I tutaj, żeby tutaj przypadkiem nie udało im się o to powstrzymać, to zrobić coś takiego. O. I taką, o nie, trochę mnie poniosło. Coś takiego tu. I tu jest brama taka wejściowa. I zróbmy coś takiego. Okej, no. Dobra, to jest git. To jest git, tylko teraz trzeba uważać, żeby to też nas, wiesz, nie załatwiło. Dobra, coś takiego. Ja to zamuruję, żeby tego nie było widać. Dobra, muruj. Oj, tu chyba, czekaj, tu trzeba zrobić tak. Dobra, dobra, redstone.
Dobra, i teraz gdzie my tu mamy te dispensery? Dwa są tutaj, dobra. Czyli potrzebujemy rozwalić to i to. Ja odłożę wszystkie itemy i to przetestujemy od razu, nie? Możemy, możemy. Żebyśmy mieli pewność, że działa. Dobra, i teraz po połowie strzał. Tu. I tu. I co, i chcesz spaść na dół? I który ty masz level? O nie, mam 27! O, to nie, to wiesz co, zróbmy tak, czekaj, żeby nie było przypału. Ja postawmy to tu, no, tak, że i po prostu zobaczymy, czy wpadniesz tam. Załóżmy, że biegniesz. No, jest szansa! Jest, to było tutaj, nie? Spadłbym. Spadłbym. A czekaj, pójdę, czekaj jeszcze raz, czekaj, żeby nie tepnąć w linkę. Dobra, jeszcze raz to totalnie basic. Kurczę, już nie. No. Mam pomysł, bo ty chyba dostajesz równocześnie dwoma strzałami. A jakby jedno tak, opóźnić, no. Spróbuj teraz. Dobra. To może być teraz ciekawe. I tutaj. Co, drugim nie dostałeś? A. Ciekawe, czekaj, to zróbmy może... Trzeba zróbmy most tak. Przenieść bardziej na prawo, żeby oni nie mogli też iść tutaj, tylko tu. A, o to ci chodzi. Teraz no i wtedy byś wypadł, no. No. No to tak, czyli trzeba zrobić tak. Musi być pojedynczy most. Zrobić, nawet nie tyle, niech sam most jest podwójny, ale niech wejście jest pojedyncze. O, no. No, coś takiego. Tu tak, nie? Coś tak. I żeby też nie mogli może podskoczyć, chyba że to ich zablokuje? Nie wiem, to by trzeba było sprawdzić znowu. Dobra, jestem bezpieczny? No. Co? O kurde, czekaj. Idę. No. Tutaj się zablokuje. Czyli lepiej, jak podskoczysz. Lepiej jak. Tak, lepiej tak, jak. Tak. Oła! Czyli lepiej. O, przepraszam, kurde. Przepraszam. Oła! Dobra, ta pułapka to zaraz nas zabije. Dobra, coś ja takiego. Mam trzy serduszka, przeżyję to? No, chyba ta! Daj jedzenie. Ja nie mam jedzenia. Dobra. No, a kolejne strzały poszły. Czekaj, trzeba je zbierać, bo one są cenne. Dobra, idę. Testować? No. A przeżyję? Przeżyję, nie? No, chyba ta. Spadnę no spadłeś. No na dobra. Na pewno spadnę. No to w takim razie teraz to robimy, naprawiamy. Jest coś takiego i teraz mają lekki przypał, nie? No, teraz... ja bym to tak przetestował, czy to działa, kurde. No, ale spadłeś, bo byłeś na tamtym bloku, więc na pewno byś spadł, na pewno. Na pewno się tego nie spodziewają, nie? No, a to będzie, myślę, że takie dosyć... O, dzwoni do mnie ktoś na telefon, muszę odebrać. No dobra, czyli wszystko działa, tylko wiesz, jaki jest problem, że my nie mamy wejścia dla nas, nie? Ej, a jeszcze tego nie trzeba zniszczyć? A nie, w sumie nie, dobra, jest git, dobra, jest git. Wiesz, bo my no, teraz nie mamy jak przejść, nie? Mamy wejścia dookoła, tutaj po prostu, patrz. My tędy będziemy szli, oni nie będą kumać, dlaczego to nie działa, więc my za tędy będziemy przechodzić. A, o to ci chodzi, okej. No. W sumie to jest dobry pomysł. Tylko nie mam jeszcze kobla, nie? Musisz ten kobla dać. Gorzej jak się chociaż raz zapomnimy, nie? No, grunt się nie zapomnieć przy powrocie, bo w tamtą stronę można. No. Ale dobra, pierwsza pułapka jest zrobiona i mam nadzieję, że będzie, że tak powiem, sprawna ta pułapka. Tu zamuruję tak tylko, bo to nie, ona na pewno zablokuje. Będzie działać, jak ja bym tak myślał, kurde, nie wpadłbym na to, stary, jasne, że nie, a teraz wyobraź sobie, że ktoś tu idzie i nagle takie pum, dostaje i w bok leci. No. Przecież ja bym się zesikał ze strachu chyba. No bo tu możemy zrobić sobie wyjście do góry i teraz jeszcze zrobimy to coś takiego. Tu możemy zabrać schodki, zabrać te płotki i mi się fajnie rymuje wszystko, ale... Co chcesz zrobić? Patrz, robisz coś takiego. A, że taka mała wieżyczka też. Że zrobimy po prostu tak, że niby to jest zaplanowane, żeby na to wychodzić, nie? Tylko ja miałem więcej tych płotków gdzieś, gdzie one mi znikły. Kurde, ja mam tylko jeden taki płotek. Dobra, cyk. Czekaj, no dobra, zrobiłem ich więcej. Dobra. Zrobiłem ich więcej i możemy teraz pokombinować tu. I oni żeby nie widzieli od góry, że tutaj nie ma tak, czegoś, nie? Że tutaj nie ma, no. Idę sprawdzić, jak to wygląda. Zedę tu. Cyk. Dobra, mamy to git. To jest bardzo dobrze zrobione. Dobra. Nie no, to jest idealnie zrobione, stary! Tak tego nie widać! Nigdy bym się nie skapnął, że tam coś jest. Nigdy. No i bardzo serio. Dobrze. Nie ma szans, żeby się skapnąć. Ja walę. Ja idę ze skrzynki na moby tam, ze mob spawnera podebrać strzały, bo wypadają tak, ze szkieletów. Tak. No, nam się na pewno przydadzą.
A oni nam to zaraz ukradną, jak się zgadną, co to kombinujemy. To prawda. Ale mamy pierwszą pułapkę, to jest świetnie. Nie wykorzystaliśmy wszystkich rzeczy. Wydaje mi się, że jeszcze można było zrobić jakoś strap chestem i tak dalej. Ale to na pewno wykorzystamy i na pewno pokombinujemy z jakimiś pułapkami, widzowie. Ale to już nie na dzisiejszym odcinku, bo już odcinek trwa naprawdę bardzo długo. Więc widzimy się na kolejnym filmie, na którym mam nadzieję, że albo ktoś się złapie w naszą pułapkę, no albo zrobimy jakieś nowe pułapki, w które się złapie, no albo po prostu to my wpadniemy w jakąś pułapkę.